Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry, proszę Państwa, z nowego studia Polskiego Radia 24, a może z nowego, starego studia Polskiego Radia 24, które Państwo mogą zobaczyć via wideo. Rzecz jasna, wchodząc na stronę Polskiego Radia 24, w którym również całkowicie na żywo ta sama pani poseł. Tak? Ta sama. Katarzyna sójka. Prawo ja i sprawiedliwość. Wolałem się upewnić, bo to wie pani, tu zmiana, tam ta zmiana. zmiana. Ta sama pani poseł. Dzień dobry, witam państwa. To zaczęliśmy tak troszeczkę, może ja zacząłem trochę fortunnie, może niefortunnie od jakiegoś żartu, i teraz całkowicie poważnie proponuję porozmawiać. Tym bardziej, że pan prezydent podpisał dwie niezwykle istotne ustawy. Pierwsza z nich przybliża nas o, o krok, a być może o kamień do uzyskania tego jednego, pierwszego kamienia milowego, jeśli chodzi o krajowy program odbudowy. I druga ustawa podpisana dziś przez pana prezydenta dotyczy yy, rzecz jasna. Wybory, tak? Tak, jest. Kodeks wyborczy. Czyli więcej wyborców będzie mogło pójść do urn, przez co? Być może jedna partia, a być może druga partia, a być może trzecia partia na tym skorzysta. No ale ja myślę, że to jest bardzo dobra propozycja w demokratycznym kraju, by przybliżyć naszych wyborców do jeszcze bardziej demokratycznych wyborów, organizując właśnie te lokale wyborcze, tak by każdy mógł skorzystać, bo miasto to jest jedno, ale wieś bywają na wsi takie miejsca, gdzie naprawdę niektórym trudno dotrzeć do lokalu wyborczego. I to jest właśnie to przybliżenie. Dodatkowo, Jedna z tych zmian, która tam zaistniała, to jest też zmiana, jeżeli chodzi o mężów zaufania, którzy będą mogli baczniej przyglądać się temu procesowi. I którzy wreszcie będą mieli też gratyfikację za to, co robią. To nie będzie takie stricte społeczne i na zasadzie łapanki, o ty będziesz mężem zaufania. To jest po pierwsze, ale po drugie no też będą mogli się temu baczniej przyglądać, będą mogli również nagrywać. No myślę, że z punktu widzenia osoby z zewnątrz, która nie, nie brała i nie bierze nigdy udziału w liczeniu głosów, w przeprowadzaniu wyborów, pracując w komisji wyborczej, myślę, że to jest ciekawa propozycja i moje nawet takie osobiste zaufanie jest jeszcze większe. Także fakt, że w demokratycznym kraju wyborcy będą mogli w demokratyczny sposób jeszcze płynniej, jeszcze szybciej i lepiej dotrzeć do lokali wyborczych. No myślę, że to jest podstawa. A myśli Pani, że dożyjemy takiego momentu, kiedy będziemy głosować przez internet? Myślę, że jest taka możliwość. Mhm. A jeśli chodzi o ustawę wiatrakową, to nas no, rzeczywiście przybliża? Czy to jest tylko wyłącznie taki kamyczek na tej kamienistej drodze? Mhm. Wydaje się, że przybliża mimo wszystko. Jest to oczywiście kompromis. Słyszymy głosy z jednej i z drugiej strony, bo oczywiście nadal mamy zwolenników większej odległości i mniejszej odległości. Natomiast to 700 metrów, jest to taki optym optymalny kompromis, który no były różne głosy, który w końcu się zrealizował. Prezydent podpisał. I miejmy nadzieję, że to będzie jedna z tych wystarczających elementów, schodu, z tych schodów do uzyskania tych wszystkich kamieni milowych, na które myślę wszyscy czekają. No bo oczywiście pieniądze z KPO są potrzebne, ale one się należą Polakom, więc mam nadzieję, że to no będzie tak. One to... się należą, należą, ale jak się należały, tak się dalej należą. Jak się one a, już tak należą, należą, to, należą wyleżą, to, liczy, to liczymy to może, na to, że w końcu tak się jest. pojawią. Bardzo byśmy tego a, a chcieli. w takim razie, ja to pytanie stawiałem dziś w programach minęła ósma i minęła dziewiąta, to postawię również i tutaj dość odważnie. Myśli panie, że Trybunał Konstytucyjny przed wyborami podejmie jakąś decyzję, czy raczej będzie czekał do wyborów? Trudno mi ocenić, co zrobi Trybunał Konstytucyjny. Oczywiście y, czym chcielibyśmy, by tak się stało, aczkolwiek co zrobi, trudno mi powiedzieć. Nie będę tutaj mówiła ani tak, ani nie, bo nie wiem tego. Inaczej, Natomiast liczyłabym na to. A, a, właśnie, że wydarzy się, liczyłabym na to, że wydarzy się to y, przed wyborami. A kiedy? Y, trudno mi określić, jak pracuje Trybunał Konstytucyjny. No, zupełnie hipotetycznie. Mówimy Załóżmy, o wyborach że w październiku, trybunał. Jest tak, 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 przed jest przed październikiem. I gdyby się na przykład okazało, że ten trybunał zebrałby się jednak w miesiącu, dajmy na to kwietniu, bo marzec już za chwilę się będzie kończył, tak? Co prawda trochę jeszcze mm -hmm. go jest, no ale załóżmy w kwietniu. I to orzeczenie by było, i powiedzmy, że ono by wychodziło naprzeciw tej ustawie, że ona jednak jest konstytucyjna. To mamy maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, pół roku, to na dobrą sprawę pierwsza transza tego KPO mogłaby wpłynąć. A być może tak by było. Natomiast niezależnie od tego, czy to będzie przed wyborami, czy po wyborach, po prostu wszyscy liczymy na to, że ta transza i te wszystkie transze, które powinny wpłynąć do zaczną wpływać i będą zasilać potrzeby Polaków. Z profesorem Norbertem Maliszewskim dałem mi było dzisiaj też rozmawiać, zresztą po latach, żeby było ciekawiej. I do takiej konkluzji doszedłem, naprowadzone przez pana profesora, że właściwie opozycja to ma teraz klawę życia. Bo wystarczy, że powodów? będą negować wszystko, co wy zaproponujecie i będą mówić tak, kredyt 0%, do tego wszystkiego wszystko za darmo. Po czym do tego wszystkiego nie dojrze, że za darmo i jeszcze na 0%, to do tego wszystkiego wam jeszcze coś tam dołożymy, tak żeby było cudownie. Ale gdyby się okazało, że opozycja na wybory wygrywa, to wtedy robi bilans otwarcia i mówi tak, nie no słuchajcie, no, byliśmy przekonani, że jest z czego, a tutaj ten PiS tak strasznie rządził, że nie ma z czego. No, bardzo dobrze pamiętamy te czasy, kiedy właśnie opozycyjny minister mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Oczywiście opozycja ma tą komfortową sytuację, że zawsze może powiedzieć więcej, aczkolwiek łatwo powiedzieć, że damy więcej, zrobimy coś jeszcze lepszego, ale trzeba to oczywiście poprzeć odpowiednim budżetem, odpowiednimi finansami, trzeba wiedzieć, skąd te pieniądze wziąć. Dlatego no, opozycja ma dzisiaj bardziej komfortową sytuację, ale trzeba podkreślić jedno, że program. Prawa i sprawiedliwości, które jak obiecaliśmy, tak realizujemy po kolei skrupulatnie. Dzisiaj dostrzegamy kolejne potrzeby na Radzie Ministrów była mowa o, o mieszkaniach, o kredycie mm -hmm. na mieszkanie 2%. Oczywiście opozycja powie zero, a może powie nawet minus 2. No, no, zawsze może coś wymyślić i to jest znaczy my takie już, prawo... <coughs> Przepraszam, my już to przerabialiśmy, bo <coughs> jeden z prezydentów dawał mieszkania, drugi dawał na urządzenie tego mieszkania. To już było. No i hej, no i było. Wiadomo, oczywiście. Natomiast, natomiast my realizujemy swoje postanowienia. Opozycja, pamiętamy, dobrze mówiła, że, że obniży podatki je podwyższyła. Pamiętamy, że mówiła, że nie, że nie zmieni niczego, jeżeli chodzi o wiek emerytalny, a podwyższyła. Także ja bym trzymała się tego, co jest pewne. Obiecaliśmy i zrealizowaliśmy sporo programów, program 500+. No, nie będę wymieniać, natomiast w kwestiach chociażby społecznych, w kwestiach ochrony zdrowia. Wiele się wydarzyło. Polacy myślę, że mogą to odczuć i wiedzą, wiedzą co się wydarzyło. Natomiast obiecanki, cacanki... No, Wie pani może jaka można. propozycja padnie w stosunku do i w stronę niepełnosprawnych w najbliższy czwartek? Słyszałam pewne zapowiedzi, ale nie są to pewne informacje. Natomiast słyszałam kwotę 2700, czy gdzieś czytałam dzisiaj. Pod warunkiem zrzeczenia się tej renty rehabilitacyjnej, mm -hmm. czy też renty socjalnej. Dokładnie, tak mniej więcej czytałam, natomiast pełnej propozycji nie mam. Na pewno to, co się już wydarzyło, drodzy Państwo, bo trzeba jasno powiedzieć, chociażby świadczenie pielęgnacyjne, które z 1200 zł w 2015 roku na 2458 zł w tym roku. Ale tych świadczeń, Fundusz Solidarnościowy, Asystencja, Opieka Wytchnieniowa sporo się wydarzyło, i myślę, że to trzeba po pierwsze zobaczyć, dostrzec. Myślę, że sporo, bo dzisiaj spotykamy się z wyborcami i oni podchodzą. Chociażby w niedzielę podeszła do mnie pani, która ma dziecko z niepełnosprawnością i powiedziała, że trzeba uczciwie mówić o tym, co się zmieniło. I uczciwie trzeba właśnie mówić. Natomiast oczywiście. Może to zawsze skoro, skoro mogą ta być pani większe. Mówi, skoro ta pani mówi o uczciwości, no to kto jest w takim razie w tej sytuacji nieuczciwy, bo się pogubiłem? Opozycja, która wychodzi i mówi, że nic się nie zmieniło. Zresztą na ostatnim Sejmie wyszła pani poseł i, i właśnie takimi słowami Działa, że nic się nie zmieniło, nic nie, nie zostało zmienione dla osób niepełnosprawnych, co jest oczywiście nieprawdą, bo, bo fakty są po naszej stronie. Natomiast zawsze można rozmawiać, bo potrzeby zawsze mogą być większe i zawsze pewnie są. Natomiast trzeba to też kalkulować i trzeba ten, te pieniądze, te finanse trzeba poszukać na to, by zmieniać na lepsze. 2700 to przede wszystkim mogą ocenić osoby, które borykają się z problemem niepełnosprawności albo z opieką nad takimi osobami, ale myślę, że jest to jakaś propozycja, no i zobaczymy, prędce, w którym kierunku pójdzie. Na prędce liczę w tej chwili, to 2,700 to wychodzi już netto z kwoty prawie 3,500 zł, czyli tej najniższej krajowej pensji, na rękę 2,700 z groszeniem. Tak, czy 2,600, mniej więcej mhm. tak jest. No, tak wychodzi. Czy to jest mniej więcej spełnienie tych postulatów protestujących? Prawdopodobnie tak. Aczkolwiek dzisiaj jest taki protest, zobaczymy co, co za chwilę. Bo opozycja oczywiście robi wszystko, ma dzisiaj tą, tą przestrzeń i to pole do popisu, by zawsze właśnie mówić, że jak nie 2%, to, to 0%. No, zawsze ma, ma to pole do popisu. Natomiast nie popiera tego konkretnymi informacjami, skąd weźmie na to finanse i skąd yy, sfinansuje się. Yy, Wszystkie obietnice sfinansują. No, bo wy zapewniacie, że budżet jest dobrze prowadzony, a finanse są w bardzo no, dobrej kondycji. Oczywiście, no, my, my, działamy, my nie działamy tak jak opozycja. No Opozycja wspierała, uważamy, mafię, chociażby vat -owskie. Te pieniądze szły w konkretnym kierunku, a u nas, zarządów prawa i sprawiedliwości, pieniądze są przekazywane na rzecz pospolitom do Polaków, do rąk Polaków. I to widzimy. No, czy ja na się na wielu zastanawiam, czy premier wychodzący przed kamerą, mówiący o tym, że mamy nadwyżkę w budżecie? Do tego wszystkiego deficyt mniejsza niż jeżeli się spodziewaliśmy za ubiegły rok, czy sam sobie nie stwarza takiej sytuacji, że ludzie wręcz są inspirowani do działań? No, ale jeżeli tak jest, to trzeba to mówić, trzeba Polakom jasno mówić, jak jest. Oczywiście potrzeby są i też programy, które w tej chwili zamierzamy tworzyć, bo rozmawiamy z Polakami, wsłuchujemy się w to, gdzie są jeszcze kolejne potrzeby. I jeżeli tak jest, jeżeli tak, tak premier mówi, to miejmy nadzieję, że inne postulaty będą mogły być spełnione. Trochę enigmatycznie zacznę. Nosiła pani kiedyś Foskę? Nie. A o ruchu Fozzołę pani słyszała? Nie. To jest Ruch Światło i Życie. O A he... tak, o Oaza. A, no, no, to tak, no to tak. Nie, nie znałam tej nazwy, natomiast. Oazowicze ją Chodzi o księdza Blachowskiego i pewnie dzisiejszą. Blachnickiego, tak. Jest. Blachnickiego i dzisiejszą yy, mm -hmm. konferencję. To jest szok Mam i niedowierzanie. Od... Znaczy, przepraszam, ja się odniosłem. No, dla mnie to nie jest szok i niedowierzanie w kwestii ewentualnego otrucia, no bo tak komuniści działali. No mamy ileś więcej przykładów księży, którzy zostali zamordowani, chociażby ksiądz Popiełuszko, suchowo, Suchowolec, Niedzielak, Wzych. No nie pamiętam wszystkich nazwisk, ale te mi się przypominają. Więc przykładów mordów, a też mamy księży, których, o których nie wiadomo, co się z nimi wydarzyło. Więc to jakby... jakby jakby nie dziwi mnie osobiście po latach, wprawdzie no jest to zawsze szokiem, bo jest to kolejny przykład, jak działała, jakim zagrożeniem dla kościoła była Komuna, jakim zagrożeniem dla kościoła było PZPR. Zresztą dzisiaj nadal mamy w, w szeregach opozycji właśnie ludzi z PZPR. Dlatego jest to szok jako informacja, że kolejna osoba, kolejny człowiek, który. Który zrzeszał, który przyciągał do siebie młodzież, których uczył dobroci, których uczył religijności, no, nie podobało się to komunie. I kolejny człowiek, który mówił jasno o tym, jak trzeba żyć i jak dobrze żyć, był, przedstawiał religię, przedstawiał Boga, no, został przez komunistów prawdopodobnie, tak z tego wynika z dzisiejszej. Otrut. Otrut. Katarzyna Sujka, poseł Prawa i Sprawiedliwości dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję za to. Że... Polskie Radio dwadzieścia cztery. Słowem wszystko. wszystko.